Witajcie kochani, przychodzę dzisiaj do Was z holem. Będzie to hol przede wszystkim domowy, ale pokażę również ubrania, które kupiłam w ostatnim czasie. Więc zapraszam do oglądania. Tak, zacznijmy od koszyków, takich organizerów na różne rzeczy. Wziąłam dwa, jeszcze pewnie wrócę po takie. I są to z Juska. Jedno jest takiej wielkości, i drugie takie mniejsze. Używam ich jako wkładów do szuflady. Na kosmetyki, lakiery, nawet bieliznę. Po prostu, aby czymś oddzielić rzeczy w szufladzie. Dobrze, następną rzeczą jest stojak. Minimalistyczny, tak powiem, jeszcze tu ma kartkę. U mnie w mieszkaniu wszystko jest w kolorze srebrnym praktycznie. Tylko i wyłącznie takie dodatki, więc to też wzięłam w kolorze srebrnym. A, i jeszcze nie powiedziałam jednego, teraz mi się przypomniało. Koszt tych koszyków to tego małego około złote 50 zł. Natomiast ten duży to już około 3-4 zł, więc to nie jest jakaś tragedia, aby kupić kilka i po prostu tak zorganizować sobie szuflady. Dobra, wracając do tego stojaka, można go używać na papier, ręcznik papierowy, o tak bardziej, w kuchni. Ale też spełni swoją funkcję w łazience na papier toaletowy. Można 2-3 rolki na to nabić. I może ładnie stać obok. Ja to kupiłam jako do kuchni na ręcznik papierowy. Mam nadzieję, że się sprawdzi. I nie pamiętam dokładnie ile kosztował, ale to koszt około 10 zł. Dobrze, przechodzimy dalej. Jeszcze ostatnia rzecz z Justa. Jest to mydelniczka. Tak jak Wam mówiłam, u mnie króluje kolor srebrny. Chciałam zwykłą, srebrną mydelniczkę. Znalazłam w końcu. Tak ona wygląda. Nic specjalnego. Zwykła. No, też to jest koszt około 10 zł. Około. Jest wykonana no, chyba z metalu. Tak słychać jak blacha, nie wiem. Zobaczymy na ile ona starczy. Pewnie i tak będzie trzeba za jakiś czas kupić nową. Takie rzeczy szybko mi się nudzą. Lubię po prostu je wymieniać. Zmieniam szybko dodatki. Tak łatwo zmieni się wnętrze. Więc przechodzimy dalej. I do domu jeszcze kupiłam świece. Tak. One wyglądają. W pokoju znowu u mnie kolor srebrny, szary i fioletowy króluje, jak możecie zauważyć. Więc postanowiłam zaopatrzyć się w szare świece. Chciałam też czarne, ale zmieniłam zdanie. Nie mieszałam jednak. Brałam w jednym kolorze. Je kupowałam w Kiku. Były wszystkie razem zapakowane i to koszt około 13-14 zł był. Były z tego co pamiętam jeszcze w kolorze białym. Czarnego właśnie nie było, co ubolewałam bardzo nad tym. Był czerwony i nie wiem czy jeszcze jakiś kolor, nie pamiętam. Na pewno można było je kupić też osobno, tylko że wtedy się po prostu to nie opłacało, a tak mamy różne wielkości, w jednym opakowaniu były za 13 zł, więc to nie jest jakiś majątek, do tego taka patera. Trzęsie mi się tu, mam nadzieję, że mi to nie spadnie. Patera, szczerze mówiąc, nie wiem gdzie była kupiona, bo nie pamiętam, ale też nie była wcale droga, jakieś tam groszowe sprawy. Dobrze, więc ja to odkładam. I w sumie to już tyle z rzeczy do domu. Przechodzimy do ubrań. Tutaj widzicie już nawet, że leżą.
świece błyskika, tak samo tam zaopatrzyłam się w bluzę. Specjalnie wzięłam większą, bo mam obcisłe bluzy, takie idealne na teraz, ale chciałam taką troszkę cieplejszą, większą, dwa rozmiary rozmiar, żebym mogła po prostu ubrać coś jeszcze pod spód i tak jesienią po prostu w niej tylko wyjść. Wzięłam w kolorze pudrowego różu. Jest słodka po prostu i tu ma taki złoty napis. Kaptur oczywiście ma bardzo duży. Tak ona się prezentuje. Nie jest rozpinana, jest ściągana przez głowę i pod spodem ma takie cudne futerko. Jest to takie milusie. Ta bluza jest w rozmiarze 42. Jest dla mnie no po prostu większa, luźna, taką chciałam po prostu. Kosztowała ona 20 zł. Dokładnie 19,99. Więc myślę, że się opłaca. Czasami u nich łatwo, fajnie jest trafić na właśnie takie okazje gazetkowe, gdzie te rzeczy są naprawdę przeceniane. Są to jakieś groszowe sprawy, no a taką bluzę za 20 zł to naprawdę nie jest majątek. Zobaczymy jak z jakością. Dobrze, i następna rzecz to sukienka. Kupowałam ją w takim małym sklepiku, więc nie mogę wam powiedzieć, gdzie ją dokładnie możecie dostać. Natomiast jest ona w rozmiarze uniwersalnym i ja dawałam za nią 50 zł. Ma kolor butelkowej zieleni. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale jest przepiękna. Tutaj ma czerwono, czarno, białe pasy. Ten dekolt jest cudny. Ma napis taki trochę z szarym przecierany. Na dole również ma te pasy i przy rękawach też one są. Tylko cudny, zobaczcie, ona tak wygląda. No jest cudna, tak mi się podoba, zobaczcie. Cudna. Jeszcze też już przymierzyłam. Można tak na jedno ramię nosić, cudnie to wygląda. Po prostu zakocham się, to będzie chyba mój ulubieniec. Dobrze, no więc to by było w sumie na tyle. Tyle chciałam wam pokazać. To były moje zakupy i bardzo dziękuję wam za uwagę, poświęcony czas. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę. Dziękuję wam, pa pa.